9 wersji 11. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie sprzedaży części działki nr 293 łamane przez 2 obręb 17 jednostka ewidencyjna w Śródmieście przy ulicy Józefa Wisla. Paragraf pierwszy. Opiniujemy negatywnie wniosek dotyczący sprzedaży części działki nr 293 łamane przez 2 obręb 17 jednostka ewidencyjna w Śródmieście przy ulicy Józefa Wisla. Celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1 łamany przez 2. Uchwała komisji przyjęta podjęta. Paragraf 2. Uzasadnienie. Uchwała na wniosek Wydziału Sprawy Miasta znak GS łamane 01 łamane 72241 pauza 1 pauza 29 łamane przez 10. Dziękuję. Głos w dyskusji jest pan Kazmakiewicz, pani Pylek. Ja chcę powiedzieć, że to zgoda opinia zarządu, jednogłośnie przegłosowana na Komisji Architektury Stanowiska. Proszę bardzo, pan Kostrakiewicz, pani prezydent. Ja mam pytanie do pana prezydenta, panie przewodniczący. Czy ta działka może stanąć samodzielną działkę, na której można coś wybudować? Jak jest jej area? Niecałe 4 ary. I z tego informacji, jakie żeśmy podzieli, jakie poziomem po rozmowach telefonicznych i udziałach skarbu. Informacja jest taka, że ten wnioskodawca chce otrzymać kawałek. Nie było nawet powiedziane, ile to będzie. Przynajmniej część tej działki nie ma przez ostatni taki makaron, jak się wyrażono. I dlatego też być może mamy jesteśmy w posiadaniu opinii Wydziału Planowania Przestrzennego, która negatywnie opiniuje. Znaczy nie rozumiem, proszę mi wyjaśnić, jak makaron, to znaczy chcę działkę dziecką w obszarze 4 arów chcę wyodrębnić geodezyjnie jeszcze Taki większy kawałek chcę przejąć, a mały jeszcze zostawić. Tym, że tam jeszcze dużo ma do powiedzenia kolej. To jest jakby... To jest ten pasek z takimi budami tuż przy kolei przed halą karczową, przed wiadukiem. Jak stoimy na ulicy Wielopole... Rowery tam sprzedają. Na ulicy Wielopole, jak wchodzimy w ulicy Wielopole, to przez tory tramwajowe, jak patrzymy na przestrzał, to widzimy właśnie tą działkę z buknami, takim trójką, tam jest taki trójką. To jest oczywiście pana radnego obszar. Ja może tutaj pewną niedogładność zrobiłem, że nie poinformowałem pana radnego. Znaczy ja powiem tak, rozumiem i zgadzam się z opinią negatywną, bo ja cały czas jestem za tym, żeby udrożnić tę ulicę, a więc cały czas ulicę za tymi drugami. Pamiętasz, w czwartej kadencji byśmy na ten temat dyskutowali mocno, żeby otworzyć do Dikla ulicę. I tam ta ulica nadal ma swój kształt, zachowany chodnik, jest nie w bardzo dobrym stanie. Ja mam tak, zabrakło mi tutaj w tym paragrafie pierwszym to, co się tak jakoś z Wojtkiem się spotkaliśmy. Mianowicie powierzchni tej, że działki, o którą to powierzchnię Wydział Skarbu Miasta zawsze podaje. Chciałam tutaj prosić o uzupełnienie o powierzchni części działki numer, o powierzchni i tak dalej. Natomiast jeśli z tej działki jest wycielana, bo to jest wycielona część, została tam jakiś wąski pasek, to ten pasek, o ile dobrze się orientuje, ten pasek i kilka pasków jeszcze następnych będą służyć poszerzeniu toru kolejowego, który jest planowany. Ma iść jeszcze druga nitka wzdłuż tego nasypu w kierunku tam na zawiercie wiosnowości. Ale prawdopodobnie drugą stroną, pani radna. Nie wiem, czy drugą stroną, czy tam się z tego, co wiem, planu między dwiema a tego zrobione, czy jest poszerzony wąskiem i poszerzenie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś działki? Nie ma. W takim razie głosujemy, kto z państwa jest za projektu? 3, 6, 9, 10, 14. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. 14 za, przeciw, 0, 3.